Czy nasze życie jest zapisane z góry? Czy przed przyjściem na świat tak naprawdę jest ustalone to, co nas spotka w życiu? No właśnie, dzisiaj przedstawię bardzo ciekawy przypadek, który miał Jasnowic Jackowski, gdzie przewidział tak naprawdę zdarzenia, które nastąpiły w przyszłości. Przewidział przyszłość pewnego chłopca który później stał się oprawcą, mordercą, który wbił praktycznie butelkę w szyję innego mężczyzny. Ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. w grzewdzona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, bardzo często, kiedy przedstawiam sprawy dotyczące Jasnowidza Jackowskiego, pada pytanie w takim razie, czy można powiedzieć o tym, że nasze życie jest pisane, tak? Często mówimy, że na przykład na Nastąpił jakiś wypadek, albo ktoś zmarł z bliskich i mówimy, no tak było pisane, tak Bóg chciał, tak? A taki był los już ułożony tam gdzieś u góry w niebie. No i wiele osób zastanawia się, czy rzeczywiście jest to prawda, czy my sobie to tłumaczymy w ten sposób, tak? Chcemy odciążyć tak naprawdę naszą stratę po bliskiej osobie. Mówimy, no tak był już tak los napisany, nie zwrócimy życia, tak, nie odwrócimy tak naprawdę tego biegu historii, ktoś mógł nie wsiąść do samochodu, nie doszłoby do wypadku samochodowego, nie wsiadł by na motocykl tego dnia nie zginąłby. No właśnie, tutaj warto, bo przede wszystkim tak, Jasnowic przewiduje, czy wskazuje pewne rzeczy, które mogą mieć miejsce w przyszłości, tak tak było wielokrotnie, na przykład praktycznie tutaj kryzys ekonomiczny, który miał miejsce w 2008 roku, Jasnowic to przewidział praktycznie na pół roku wcześniej. Katastrofę samolotu, który miał miejsce na Ukrainie, to Jasnowic przewidział, czyli nie tylko jest to dar kontaktowania się z duszą Osób zmarłych, ale też przewidywania zdarzeń, tak? czy na przykład przewiduje tutaj Jasnowic pogodę, czy zdarzenia, które mogą nastąpić, tak, społeczne, polityczne na świecie. Nie zawsze się one sprawdzają, ale bardzo często one się sprawdzają, tak, więcej się w takich przypadku sprawdza. No i teraz jest takie pytanie, skoro Jasnowic widzi to, co się wydarzy w przyszłości, to znaczy jakby nasze życie było z góry zaprogramowane. Zresztą Jasnowic tutaj mówi bardzo ciekawą tezę, tak, że my jesteśmy tak naprawdę aktorami w tym życiu, że tych żyć mamy mnogość, Mamy wiele. Niektórzy nazywają to tak naprawdę reinkarnacją, ale jakby niektórzy kojarzą to z reinkarnacją na zasadzie przeciwieństwa. Jak byliśmy dobrzy za życia, urodzimy się złymi po śmierci, tak? W nowym wcieleniu. Jak byliśmy złymi w poprzednim wcieleniu, to się urodzimy dobrymi, i tak dalej. Różne to jest pojmowanie reinkarnacji. Natomiast Jasnowiec mówi o tym, że jest tak naprawdę mnogość wcielenia, mnogość tak naprawdę naszych narodzin, że umieramy, jest jakiś czas po prostu. Takim taki można powiedzieć po środku, a następnie znów rodzimy się w, nowo, w nowym wcieleniu, ale zapominamy tak naprawdę, kim byliśmy w poprzednim wcieleniu, tak? No i właśnie, i tutaj jest bardzo ciekawa sprawa. Ponieważ to bym mogło wskazywać, że nasz los jest zapisany. Pewna sprawa, jeśli chodzi o właśnie o Jasnowidza Jackowskiego, to jest sprawa, która w ogóle wydarzyła się przypadkowo. Ponieważ do Jasnowidza Jackowskiego w latach 90. zwróciła się o prośbę pewna kobieta, tak? To była sprawa bodajże z Koobrzegu, Tam kobieta na, na, po prostu nad Pomorzem zwróciła się do Jasnowidza w jakiejś sprawie, tak? Już to już jest jakby nieistotne, jaka to była sprawa. Natomiast Jasnowic przyjechał po prostu do tej kobiety, dokonał wizji, chyba on został zaproszony wtedy tam, ta kobieta prowadziła jakiś hotel, czy pensjonat, został zaproszony właśnie tam i przy okazji dokonał tej wizji, tak, jeśli chodzi chyba o poprzedków tam, czy jakąś sprawę. W każdym razie w pewnym momencie do yy, pokoju, w którym znajdował się Jasnowic i ta kobieta, wszedł syn tej kobiety, przed syn tej kobiety, mały, tak naprawdę syn 6- czy też 8-letni, i jasnowi wtedy dokonał wizji związanej właśnie z tym chłopcem, że w przyszłości ten chłopiec będzie brał udział w morderstwie albo zamorduje też kogoś. No, szokująca tak naprawdę sprawa, tak. Wyobraźcie sobie, jesteście na zaproszenie kogoś, przyjeżdżacie nad morze, tak, no bo ta kobieta była zafascynowana umiejętnościami jasnowidza i nagle przypadkowo jasnowidz dokonuje takiej wizji dotyczącej tego chłopca, że ten chłopiec w przyszłości będzie mordercą, ten chłopiec, który gdzieś się bawi, 6-8 letni, który się bawi, po prostu jest przy matce normalna, po prostu rodzina i tak dalej, nic by na to nie wskazywało, to innego na przykład, no gdyby to jakieś były przesłanki patologiczne, tak, no to nasiąknie jakimiś złymi wzorcami, później będzie się buntował, czy będzie antys społeczny i tak dalej. Natomiast tutaj była normalna rodzina, ale on już wiedział, że ten chłopiec będzie w przyszłości brał udział w morderstwie, albo też będzie sprawcą morderstwa. I co się okazało, że to rzeczywiście miało miejsce, tak? Dokładnie 20 praktycznie lat później w Poznaniu była sytuacja, gdzie praktycznie student prawa wbił butelkę w szyję praktycznie na deptaku, to się zdarzyło i drugi mężczyzna się wykrwawił, zmarł praktycznie na miejscu tam jakieś były chyba tutaj pyskówka, tak? ten student był pod wpływem alkoholu, w każdym razie ten drugi mężczyzna zmarł i rzeczywiście doszło rzeczywiście doszło tutaj do morderstwa, tak? To nie była kwestia przypadkowa morderstwo, ten mężczyzna trafił do więzienia i tak dalej. Czyli rzeczywiście on przewidział zdarzenie, tak? No bo nawet po prostu ciężko jest powiedzieć, żeby ten chłopiec mały, sześcioletni czy ośmioletni, jak ile on tam miał, po prostu tak był dzieckiem, żeby on miał taką świadomość, że w przyszłości dokona morderstwa, tak? Ale to było w jakiś sposób zapisane, bo to Jasnowiec potrafił oczytać. Czyli można powiedzieć, że w jakim w jako po prostu to było zapisane w naszym, w, w naszym tutaj życiorysie, znaczy w jego życiorysie, ale pewne zdarzenia są zapisane w życiorysie, ale ja bym to inaczej odczytywał, ja bym to nie odczytywał, także no, jasnowiec nie jest w stanie powiedzieć na przykład przesłanek, ani dokładnie daty, czyli na przykład może wywnioskować, że ta osoba czeka ją, będzie mordercą, albo ta na przykład, ta osoba spotka jakąś tragedię, ta osoba będzie nieszczęśliwa, czyli pewne takie przesłanki można by wnioskować, tak, dotyczące właśnie życia i rzeczywiście to się sprawdziło, tak, no nieprawdopodobna historia, tak, wyobraźcie sobie, przewidzi takiemu małemu chłopcu przyszłość, że on będzie w przyszłości mordercą. Nie wiadomo, czy to nie była kwestia jakby krewkiego charakteru, no to był młody człowiek na studiach, może dziś pod wpływem alkoholu, natomiast no około tutaj tego zdarzenia było straszne, tak naprawdę wbicie butelki praktycznie w szyję w krtań, ta druga osoba nie miała jakikolwiek szans, wykrwawiła się na śmierć, tak, i to wszystko praktycznie w centrum miasta, na kamerach, na monitoringu, no straszna tak naprawdę sprawa, głośna swego czasu właśnie w Poznaniu. Natomiast rzeczywiście Jasnowic przewidział zdarzenie, które miało miejsce, czyli można powiedzieć, że niejako to zdarzenie, nasze życie jest z góry zaplanowane, zapisane, czyli jeżeli na przykład mamy sytuację, że ulegniemy wypadkowi samochodowemu, to ulegniemy go czy za 5, czy za 10, czy za 20 lat rzeczywiście ulegniemy temu wypadkowi samochodowemu, Czy jeżeli będziemy mieć zapisane, że na przykład zginiemy w katastrofie samolotu, to rzeczywiście to nastąpi, tak? Być może będziemy lecieć samolotem, będzie jakaś turbulencja, ale prędzej czy później zginiemy po prostu w jakiejś katastrofie samolotu, i to rzeczywiście to, to, co jest zapisane, to się zrealizuje. No, szokująca rzeczywistość, czy też po prostu wizja, tak dotycząca właśnie rzeczywistości, no bo na pewno, gdyby ta matka mogła, tak, no to ona by, no ale co ta matka mogła zrobić? No przecież nie zamknie tego syna na klucz, nie będzie go po prostu kontrolować 24 godziny. To była taka sytuacja, o której praktycznie nikt by sobie nie pomyślał, tak? Równie dobrze to mogłoby się coś innego zdarzyć, nie wiem. Na przykład, by pod wpływem tutaj jakichś innych alkoholu, wszczął jakąś bójkę na jakiejś imprezie i tak dalej. Różne mogą być sytuacje, które doprowadziłyby właśnie do śmierci drugiej osoby. Natomiast jasno jest powiedział, tak konkretnie, że ten chłopak w przyszłości będzie mordercą tak, albo będzie brał udział w morderstwie. No, szokująca wizja. Baki to jest ciężar gatunkowy, który spada praktycznie na to dziecko, tak, które tu jest niewinne w momencie, kiedy był tak, w, 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 tam w brzegu, a tu z drugiej strony rzeczywiście taka czeka po prostu to dziecko, okrutna, okrutna, okrutny, okrutny los, okrutna przyszłość. Tak. Pytanie jest też takie, czy dokonując tej wizji, my możemy w jakiś sposób wpłynąć na te zdarzenia? No, według mnie raczej nie. Nie możemy wpłynąć, tak? Po części możemy w jakiś sposób zmodyfikować, albo możemy z, tak naprawdę przedłużyć to w okresie czasu, tak? Czyli na przykład, nie wiem, ktoś będzie miał przypowiedziane, że zginie w wypadku samochodowym, powie: Nie, nie kupię samochodu, nie będę jeździł samochodem, nie chcę nic, nic, nic wspólnego z samochodem, a potem się okaże, że na przykład pojedzie samochodem, nie wiem, taksówką, tak? Albo na przykład pojedzie z rodziną na jakieś wesele i tak dalej, będzie musiał skorzystać z samochodu i będzie miał wypadek samochodowy, albo na przykład, nie wiem, ambulansem pojedzie, tak? Więc nie da się oszukać tak naprawdę do końca przeznaczenia. Ale tutaj jest szokująca wizja i też szokujące jest to, że Jasnowiec przewidział pewne zdarzenia, na przykład ten kryzys ekonomiczny, czy wypadek, tą katastrofę samolotu, tak? Kto mógł się tego spodziewać? Teraz jest taka na przykład wizja, Współcześnie, którą przedstawiam na kanale, to jest wizja, gdzie Jasnowic mówi o tym, że dojdzie do zdarzenia w kościele, gdy dojdzie do użycia na przykład broni do, do szczelaniny, że widzi po prostu, że będą nieciekawe sytuacja zdarzenia, jeśli chodzi właśnie o kościół w budynku oraz przed budynkiem dojdzie do takich dramatycznych zdarzeń. No i tak naprawdę wiele osób zastanawiało się, z czym to utożsamiać, czy to będą zdarzenia, które mają miejsce w Europie, na przykład związane z tutaj, no. Zamachami terrorystycznymi. Czy to może być związane z Polsce? No, a to praktycznie wszystko się zmieniło po tym, kiedy powstał głośny dokument, tak, braci sekielskich, tylko nie mów nikomu, a więc praktycznie to kwestia pedofilii w kościele. Później po tej sytuacji miało miejsce różnego rodzaju, właśnie, zdarzenia w kościele, chociażby atak tutaj nożownika na duchownego przed kościołem. Nie wiadomo, czy to jest związane tak naprawdę z tym filmem, ale jakby nastroje społeczne są anty, tutaj, tak jakby związane przeciwko duchowieństwu, tak, bardzo negatywne w stosunku do duchowieństwa, więc rzeczywiście może się okazać, że ktoś na przykład porwie się na taki szaleńczy pomysł i dokona jakiegoś zamachu terrorystycznego w kościele w katolickim, w Polsce, tak, na, na, na bazie właśnie tej przepowiedni, którą dokonuje Jasnowic Jackowski. Początkowo ta wizja, ta przepowiednia wydawała się po prostu absurdalna, tak, ale rzeczywiście gdy się połączy te wszystkie elementy, tak, a więc ten film, pewne zdarzenia, tak? A więc atak nożownika na, na yy, księdza przed budynkiem, tak? przed kościołem, i teraz może się okazać, że na przykład dojdzie do jakiegoś zamachu. To wszystko tak naprawdę jest organizm na, na, naczyń połączonych to wszystko jest ze sobą praktycznie połączone. Szokująca wizja. Napiszcie w komentarzu, co na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem i kliknij jakże w dzwon, a dostaniesz powiadomienie kiedy wrzucę nowy filmik. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć!